Jeśli mają Państwo w swoich domach bombki, które są w Państwa rodzinach od dawna, które otrzymali Państwo od rodziców, a może nawet dziadków, to jest duże prawdopodobieństwo, że są wśród nich bombki z Milicza. W tej miejscowości na Dolnym Śląsku mieściła się niegdyś jedna z największych w Polsce fabryka szklanych bombek. Niestety miejsce to nie przetrwało próby czasu, ale niedawno dostało drugie życie. Obecnie mieści się tam kreatywny obiekt multifunkcyjny, a w nim Muzeum Bombki. I tam właśnie Państwa teraz zabieram. Zapraszam. Ja chciałabym Panią poprosić, żeby opowiedziała nam Pani o tym miejscu, które, jak się dowiedziałam, niegdyś było jedną z największych w Polsce fabryk bombek, a teraz dostało drugie życie, jak rozumiem. Tak, do 2008 roku była to jedna z największych w Polsce manufaktur szklanych ozdób choinkowych, ale niestety przyszedł taki czas, kiedy rynek polski został zalany chińskimi bombkami bardzo tanimi i te szklane okazało się, że nie są aż tak bardzo atrakcyjne wśród dotychczasowych nabywców. Dodatkowo niekorzystny kurs dolara i jeszcze kilka drobnych innych czynników zewnętrznych zdecydowało o tym, że fabryka została zamknięta. Syndyk masy upadłościowej ogłosił dwa przetargi, obydwa wygrali prywatni właściciele, którzy zobowiązali się, że część tych bombek, która zachowała się jeszcze po dawnej fabryce, zostanie udostępniona mieszkańcom Milicza, bo jednak jest to olbrzymie dziedzictwo kulturowe tego miejsca i przez prawie 50 lat fabryka tutaj funkcjonowała, więc ona się zapisała w sercach mieszkańców, dawnych pracowników i tych, którzy tutaj przychodzili na oglądanie całego procesu produkcji, jak i w historii miasta Milicz. I szczęśliwie udało się ten pomysł zrealizować i teraz możemy być z Panią we wnętrzu, w jednej z sal, tak? Tak, znajdujecie się Państwo w komnacie bombki z nami. Budynek jest dużo większy. Część tej powierzchni przeznaczyliśmy na Centrum Kreatywnej Edukacji i w ciągu całego roku poza może tym rokiem, kiedy była pandemia, przyjeżdżają do nas wycieczki szkolne i przedszkolne na realizację programów edukacyjnych. No, absolutne szaleństwo jest oczywiście w okresie świątecznym od połowy listopada do połowy stycznia, bo wtedy cały nasz obiekt zmienia się w mikołajową krainę i tutaj są elfy. Zdradzę Państwu, że to my jesteśmy tymi elfami, ale naprawdę wyczarowujemy magię świąt. Zresztą sama ta komnata, jak tutaj Państwo nas odwiedzicie kiedyś na żywo, kiedy już muzea będą otwarte, zobaczycie, że przenosi w czasie i przestrzeni do krainy dziecięcej wyobraźni. Poza tym mamy kawiarnię w naszym obiekcie, starą bombkarnię oczywiście, bo cały czas się znajdujemy w budynkach dawnej fabryki. Część naszych tych zasobów tutaj infrastrukturalnych przeznaczyliśmy na szkołę podstawową. No i jesteśmy takim centrum turystycznym, bo znajdujemy się w sercu Doliny Baryczy na skrzyżowaniu kilku ważnych szlaków turystycznych.
Piękne miejsce, w którym można wiele się dowiedzieć i wiele ciekawych rzeczy robić. Ale ponieważ okres świąteczny, to ja chciałam Panią jeszcze o te bombki podpytać, które już rozumiem widać za Pani plecami. To część tej kolekcji. Jak duża jest ta kolekcja? Mamy w naszym muzeum zgromadzonych ponad 6 tysięcy ozdób. Każda jest inna i pochodzą one z wzorcowni dawnej fabryki, gdzie co roku odkładano bombki, te, które aktualnie były produkowane, żeby udokumentować ówczesną produkcję. Poza tym cały czas powstają jakieś nowe kolekcje. Od kilku lat jesteśmy prekursorem i takim miejscem, ambasadą wzornika dolnośląskiego, którym zdobimy bombki co roku, a właściwie przez cały rok trwa ta produkcja, bo bombka dolnośląska jest takim gadżetem całorocznym. Mamy olbrzymi sentyment do tej koncepcji, ponieważ my tutaj na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej zatraciliśmy swoją tożsamość kulturową. Właściwie nie posługiwaliśmy się przez wiele lat żadnymi tradycyjnymi, folklorystycznymi ani wzorami, ani takim dziedzictwem muzycznym, czy swoich strojów tutaj nie mamy regionalnych. Natomiast kilka lat temu pan Ryszard Glegoła stworzył taką koncepcję, która mówi, że Dolny Śląsk jest bardzo różnorodny i po II wojnie światowej został zamieszkany przez co najmniej 20 kilka kultur etnicznych, które przyjechały na nasz teren ze swoimi wzorami, ze swoją jakąś kulturą, ze swoją tradycją. On wyszukał najbardziej charakterystyczne motywy wzornicze i z tych ornamentów można tworzyć w dowolny sposób takie luźne kompozycje, które są właśnie tym wzornikiem dolnośląskim. A ponieważ rzeczywiście Wrocław, Dolny Śląsk i my tutaj wokół Wrocławia widzimy, jak się zmienia struktura mieszkańców, że coraz więcej osób z zagranicy, takich mniejszości narodowych mieszka na tym terenie, więc sama koncepcja jest bardzo taka rozwojowa i wzornik może ewoluować o kolejne wzory, o wzory pochodzące nawet poza granice Polski. Mhm. Czyli rozumiem, że bombki ozdobione tym wzorem dolnośląskim to jedne z tych, które na pewno warto zobaczyć i koniecznie trzeba zobaczyć podczas wizyty u Państwa. A jakie jeszcze Państwo uważacie za takie najciekawsze, najpiękniejsze albo najbardziej ukochane wśród pracowników Muzeum Bombki? No bo rzeczywiście każda bombka ma swoich fanów, ponieważ bombki niosą, kodują jakieś wiadomości, jakieś wspomnienia i emocje i często to obserwujemy wśród naszych gości, którzy nas tutaj odwiedzają, mówią: o, taką bombkę to u mojej babci, a u moich rodziców, a my jeszcze do tej pory mamy takie bombki, więc trudno powiedzieć, które są najbardziej ukochane. Na pewno uwagę przyciągają właśnie te figurki, tak jak wspomniałam, bombki często mają jakąś, niosą w sobie jakąś symbolikę i pierwsze ozdoby, jakie były wieszane na choinkach, jeszcze nawet do lat 50., 60., ba nawet 70. na terenie Polski, to wcale nie były szklane ozdoby. Często to były papierowe albo ze słomy wykonane. Słodycze wieszano i jabłuszka jakieś lukrowane albo takie malutkie rajskie jabłuszka, orzechy. Bo taki był nasz staropolski zwyczaj wieszania tego, co ma zapewnić domowi urodzaj, dobrobyt, jakieś szczęście, pomyślność. I tak na przykład jabłka kodują właśnie urodę albo niosą w sobie przestrogę, żeby nie popełniać już grzechów w przyszłym roku. A dzwonki na przykład zwiastują dobrą nowinę, że za chwilę rozpoczną się święta i Jezus się nam ponownie w naszych domach narodzi. Anioły też oczywiście są zwiastunem dobrej nowiny. Wszelkie grzybki, rybki, takie roślinne jakieś motywy mają przypominać o tym i zapewnić domowi dostatek na stole wigilijnym, żeby tego nigdy nie zabrakło. Gwiazda, wiadomo, ma wskazywać drogę do domu zbłąkanym wędrowcom, ale i tym, których już z nami nie ma. Łańcuch to jest symbol więzi nierozerwalnych, rodzinnych.
a na przykład szyszki czy żołędzie symbolizują siłę. A orzechy na przykład zdrowe zęby. I takie były te pierwsze bombki, więc kiedy się dowiadują o tym nasi goście, co jest zakodowane w każdej bombce, no to te bombki wzbudzają największe zainteresowanie. No i jedna wśród nich właśnie szczególnie to jest taka bombka z dziurką w środku, z reflektorem. Ale my mówimy, że to jest oko wiedźmy, które odstrasza złe duchy, bo tak też usłyszeliśmy od dawnych pracowników tej bombkarni. W tej kolekcji mamy też bombki, które trafiły na choinkę Jana Pawła II za czasów jego pontyfikatu w Watykanie. Do Watykanu były słane. No i zamawiał tutaj bombki również Walt Disney. To prawda. Tak, zamawiał, ale nie zdradzamy do końca, jak one wyglądały, ponieważ były to wzory ściśle strzeżone, objęte prawami autorskimi. My tutaj dokładnie tych samych bombek nie mamy w naszych ekspozytorach, ale mamy bardzo zbliżone, mamy na to pozwolenie i pokazujemy bombki albo w kształcie myszki Miki, albo z wizerunkiem myszki Miki. No i jeszcze ciekawymi bombkami są na pewno bombki, które były zamawiane przez nowojorskie domy towarowe i to widać jak za granicą, a 90% produkcji z tej fabryki było wysyłanych na eksport i to głównie do USA, więc to pokazuje jakie tam są gusta i co chętnie Nowojorczycy wieszali na swoich choinkach. No to piękna historia, bo to znaczy, że jeżeli mamy w swoich domach takie bombki od dziadków, od rodziców, takie, które są w rodzinach od wielu pokoleń, to jest szansa, że może mamy bombki podobne niż Walt Disney albo podobne niż w Nowym Jorku wisiały. To wspaniała wiadomość. Mieszkańcy Midzia mówią, my mamy te bombki. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę, za to, że mogliśmy zajrzeć na razie tak troszeczkę do Państwa muzeum. Będziemy zachęcać naszych widzów, by gdy tylko się poprawi sytuacja, odwiedzili Państwa tak naprawdę. Gorąco zapraszamy Państwa. Muzeum jest przez cały rok otwarte. Oczywiście ten okres świąteczny jest taki, że przyciąga, że samo muzeum przyciąga więcej turystów niż kiedykolwiek, ale w ciągu roku, wtedy kiedy właśnie Dolina Baryczy kusi, wabi swoimi unikatowymi walorami takimi turystycznymi, to myślę, że fajnym przystankiem jest właśnie muzeum, kawiarnia, stara bombkarnia, gdzie menu jest oparte na produktach lokalnych, a wycieczki ze szkół i przedszkoli zapraszamy na realizację naszych programów edukacyjnych. I tak można poczuć świąteczną atmosferę w lipcu na przykład u Państwa. Oczywiście, cały rok. Nie, ale to naprawdę. W komnacie bombki zawsze możemy powiedzieć dobry wieczór wigilijny. Ale to powiem szczerze, zazdroszczę trochę Pani tego, jaką ma Pani pracę, bo ta atmosfera cały rok to musi bardzo dużo dobrej energii dawać. To na pewno. Mało tego, ja dojeżdżam do pracy z Wrocławia i zawsze mówię, że ja tutaj jak w bajce pracuję, bo za górami, za lasami to rzeczywiście są wzgórza Trzebnickie, prastara puszcza nadbarycka, w baśniowej dolinie, bo sam Milicz takiej bajkowej dolinie i świątecznej pracuje, bo sam Milicz słynie również z hodowli karpia tradycyjnej. No nie ma lepszego karpia niż karp milicki. Bardzo dużo lasów, więc piękne choinki, no i bombki. Więc proszę mi wskazać inne takie miejsce w Polsce, które byłoby równie świąteczne jak Milicz. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Zapraszamy zatem wszystkich do Milicza. Bardzo zachęcamy Państwa, by wybrali się Państwo do Muzeum Bombki, które znajduje się w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Najpierw można wybrać się tam online, przez internet, ale gdy tylko będzie już taka możliwość, proszę koniecznie wybrać się tam, tak naprawdę. I tego Państwu w nowym roku życzę, oprócz zdrowia, bo ono oczywiście najważniejsze, życzę Państwu podróży, tych prawdziwych, nie tylko internetowych.